Siemaneczko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku Życia ulicy w GTA 5. Widzowie, zaczynamy windzie. Bo windy, wiecie, są złe, jeszcze na 13 piętrze tym bardziej. Ale nie o tym dzisiaj gadka, widzowie. Gadka o tym, co się wydarzyło w ostatnim odcinku. Bo to rozsadziło mi łeb, że nas zaatakowali pod chatą, raczej no w chacie, bo byliśmy już w garażu. Więc jeżeli nie widziałeś, to sprawdź. Ale widzowie, musicie wybaczyć za to, jak wyglądam. Bo wyglądam ponuro, bo po pierwsze jest rano, a do późna pracowaliśmy nad studiem detailingowym. No i oczywiście jest majówka, także widzowie, wiadomo, nie? Wyglądam trochę, jakbym był po niezłym maratonie, ale musicie wybaczyć. Dlatego widzowie, łapeczka w górę pod tym odcinkiem, bo ja wiem, że wy zostawiacie. Wy widzowie zostawiacie, dlatego... Rozumiecie, nie? Migowy. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków Życia ulicy. A ja zaczynam już odcinek. No widzowie, musimy iść poinformować kogoś o tych postrzałach. Zadzwonię zaraz do Travisa, tylko na razie nie, bo oni pojechali się spotkać Jezu. Razem. Ja nie wiem, o co chodzi. Miłości wyznawasz, no, a nie jest gdzie... Sorry, ty masz... Co wy tu robicie? Nic. Ja opowiadałam, co się działo. No. I co mi proponowałeś ostatnio? A to był żart, i czemu ty mówisz CD? No nie, o, ja nie, to jest taki żart, no ale dobra, no wiesz. Po pierwsze, nie wyznawałem ci miłości, proszę tak nie mówić. No tego nie mówiłam. Nie, Fodo, to tak usłyszałem. Wyznawał mi miłość. Nie, to nie było o tobie akurat. Dobra, nie, teraz nie o tym gadka. Dobra, chciałam właśnie zapytać, co się działo, bo słyszałyśmy jakieś, no. Aha, wy tu pitu pitu, strzały na dole słyszycie, ale nie, a gadajmy co dalej. Zrobić? Gadajmy dalej o chłopakach. No a co, a jakbyśmy przyszły, to potem, a czemu wy tu przychodzicie, mogłyście się zginąć i tak dalej, mogło wam się coś stać? No właśnie, no to są wasze słowa. No i co, no to się zdecydujcie, czy my mam biec na pomoc, czy mam was mieć w dupie. Bo czasami to ja już sama nie wiem, co mamy robić. Być w połowie. Być w połowie. No w windzie poczekamy, w windzie, tak, wiesz? W windzie poczekamy, nie, nie chodzi może, o to. Może zobaczymy, co. Ktoś mnie napadł. Na dole. Mnie napadł. Ktoś na dole. Kto? Nie wiem, wjechała jakaś fura biała, wyskoczyło trzech smutnych panów i zaczęło do mnie strzelać. I ty nam mówisz, że my miałyśmy kurde co zrobić? Tak w ciuchach tak polecieć na dół jeszcze z pistoletami, co? Nie, no, ale na przykład stać przy windzie i wiecie, o, trochę nic się stało? O, tak powinien się zrobić. Ale to wiesz, że akurat do ciebie, a to nie na dworze po prostu. No. Dobra, ale gadałeś o chłopakach, a miałeś wszystko gdzieś. No ale skąd miałyśmy wiedzieć, że to do ciebie coś, nie wiem, strzelają czy coś robią? Może byś wiedziała z takiego względu, żebyś widziała, że przybiegłem zmachany. A w sumie nieważne. No ale jak były strzały, to cię nie widziałyśmy chyba, nie? To skąd miałyśmy wiedzieć, że to do ciebie? No właśnie. Dobra, już nieważne. Chodzi mi o coś innego, ale wy baby nie rozumiecie po prostu, no. No, jasne. No tak, baby no, nigdy nie rozumieją. Oczywiście, baby nigdy nie rozumieją, co? Jesteśmy głupie i tępe i nie rozumiemy. No tego właśnie, nie powiedziałem, no. Same to powiedziałyście. Ale tak sugerujesz. Nie, nic nie sugeruję. No wcale. Zawsze to sugeruje się z Travisem, nic nowego. No. Ja nic nie sugeruję. No nie, ale no. No właśnie, potem będę mieć do ciebie informację taką jedną malutką, ale... jest tylko najmądrzejsza i... Idziesz spać, idziesz się kłaść, czy będziesz coś robił? Idę spać, a jaką masz informację? Mm-hmm. No to może powiem ci, jak się wyśpisz, bo to... Teraz będziesz mi się pytał, a dlaczego tak, a dlaczego tak? To zaraz pójdę spać, bo mam akurat telefon, chyba od twojego staruszka. O, mój za coś dzwoni? Ja się idę już. Dobry, teściu. Spałyśmy... Możesz przestać strzelać do mojego domu? Jak strzelać? Co ty mówisz? Dostaję powiadomienie, że ktoś chce się mi włamać do domu. Wchodzę na kamerę, a ktoś mi napieprza, pruje mi. Jesteś chory? A do mnie też pruli przed chwilą. I chciałem dzwonić, bo widziałem, że jesteś się teraz na spotkaniu z Travisem i co? To kto to? Nie wiem, nie znam. Może bym zapytał ich o dowód osobisty, gdyby nie strzelali do mnie? To może się zapytaj o dowód osobisty, o kartę płatności, może o numer matki jeszcze jak chcesz. Tak, i abonament sporo marihuany, co? Dobra, ty jesteś czubem, że takie rzeczy mówisz na telefon. Nie gadam z przeciwnicami. Ej, co? Takim przy... To nie jest widzowie. Chyba Markus się na nas wkurzył, ale widzowie, do niego też strzelali? W sumie nie do niego, ale u niego w chacie, widzowie, czyli ktoś chce na nas zrobić zasadzkę. A może to przez to, że Andrzej widział nasz samochód przed metrem, że go podsłuchiwaliśmy i nasłał kogoś. Widzowie, też tak może być, tylko Andrzej by nas nie zabił. Andrzej by bardziej wolał na nas złapać jakieś haki i wiecie, wpierdzić nas do pierla i dostać pieniążki za to. Wątpię, żeby ono chciało, wiecie, nas kropnąć i tyle. Dobra, idziemy spać, bo wiadomo, coś tam Lidia nam przygotowała, także widzowie, może być tulna noc. Jak to się mówi, nie? Czym? Może już czeka? Oho, jednak nie czeka. Nieważne, idziemy spać.
Piękny poranek w Los Santos. Dzisiaj bezchmurnie, słonecznie. Także zaczynamy piękny dzień. Tylko Travis, jeszcze nie poinformowałem o tym, co się stało u nas pod chatą. Musimy się dowiedzieć, kto to widzowie zrobił. Ale czekamy zaraz na informację od Lidii, bo miała nam coś ciekawego powiedzieć rano, jak się wyśpimy. Także widzowie, może jakaś gorąca randeczka, bo tego chcieliście. Ty widzowie, ale tego jeszcze nie widziałem. Co my tutaj siłownię mamy? Nie, to w sumie taka szatnia, taka, nie wiem, prysznice. Coś takiego. Ale wiem, że Travis dzwonił 9 godzin temu, czyli w nocy. Dobra, zadzwonię, zapytam. Może coś mu się stało, może potrzebował pomocy. No, nie odbiera teraz. Coś jest nie tak. Zobacz, co on robi. Ale śledzimy go. Co ty robisz? Weź nie straf, są kule na dole. My mamy wnikać, co wy robicie, czy niezbyt? No są kule na dole. Wiem. Nie widzisz ich? Ja tak patrzę, tak jak ci jeden za drugim się skradają, się stają, co się dzieje. No ja myślałem, że nie wiem, ktoś się włamał albo coś, a to wy się nawzajem. Nie, ja go goniłem. No ale no. Kto strzelał na dole? To są kule. Ale Markus ci nie mówił? No nie. Mają kupić samochód. Ktoś przyjechał ze... Co? No. Znowu? Czajcie. Nie, tamten sprzedałem. Czajcie, tutaj nas strzelają, tam Andrzej jest zdrajcą, a on sobie pojechał w nocy kupić samochód. No bo dałem mu pliki, to nie wracałem do domu. W nocy. Poszedłem... Kupowanie auta w nocy. Ciekawie. Tak. Po ciemku. No, okej. Okay. Podejrzewam. Ciekawie. Ale niech będzie. No, dobra, podejrzewanie Lidia, też. No. Co miałeś do mnie? Muszę wyjechać. Na co? Taki miesiąc. Nie. No tak. Gdzie? I... Do chłopaka? Nie, lecę wieczorem do Liberty, bo moja babcia zmarła. I muszę ogarnąć wszystkie jej biznesy. Podpisać wszystkie papierki, bo tata nie chce jechać. A to wiesz jest dlaczego? Twojego ojca matka? Mojej matki. Matka. Okay. On nie chce tam jechać w tych sprawach, bo stwierdził, że jej nie trawi, nie zdzierży, więc muszę ja to wszystko jechać zabrać. Halo. Rozumiem. Cześć pani Markus. Rozumiem. No tak, rozumiem. No to dzięki. Proszę mi powiedzieć, czy babcia Lidii umarła? Tak poważnie? Teraz planizuje? Czekaj. A ty nie wiesz? Ty tak poważnie się pytasz mojego oza? Jezu, ale ci prawie się wiesz, humorek. Ja pierdziele, majątek przyjmiemy. Jezu, patrzcie, nie, no... dobra, mam ja. Dosyć. Chłopaki, klejemy dziś. Ale to ty nie wiesz, czyli to może być nieprawdą, tak? Nie, no może być prawdą, bo ja z nią nie otrzymałem kontaktu, tylko Lidia. Bo Lidia mówi, że się wratuje na miesiąc, bo ona zmarła w Liberty. A to dzisiaj mi mówiła. A gdzie my? Dzwoniła, no dokładnie pisałem SMS, żeby się wylecieć dzisiaj do tego. Ty też? Nie, że ona, nie ja. To dzisiaj, no to muszę ją odwieźć tam, no. Cholera. No co ja tam zrobię? Nic, ja się cieszę, że Tarasz pani żyje. A podzielisz się majątkiem? No mówię ci hamburgera. Przepuścił ty mnie. Dobra. Jakim majątkiem? Przepraszam bardzo. Co ty byś chciał, co? Ale co? Czy ty już tylko o jednym? Ale co, o czym ty mówisz? Chcesz, masz dostać dom pogrzebowy. O, od kogo? No po mojej babci. Ale miała dom pogrzebowy? No, miała. No nie pamiętasz, jak o tym mówiła nawet. Nawet dom pogrzebowy ostatnia nadzieja. Aha, to ona sama się pożegnała? Jak widać, dobra. Wiesz co, ale... nie rozmawiam z tobą, bo jesteś okropny. Ale Markus powiedział, że on nic nie wiedział, że ona nie żyje. Bo ale on... był strasznie zasmucony tym faktem. Tak, bardzo, na pewno. Bo w to uwierzę. Jakoś się nie zdziwię, że jakoś nieszczególnie by chciał wiedzieć, że w ogóle ten... Odwiozę ci już, niech ci będzie. Mam loto 20 jak coś. Loto 20, no dobra, niech ci będzie. Co on mi tam pisze? Nie wiem, mnie nie pytaj, nie patrzę w twój telefon. Idę się spakować. Ja idu sa toboj. Ej, co to znaczy? Co ja znaczy? Ja idu sa toboj. Co jest, a widzowie? A ty jeszcze dostałeś? Czy tylko to? Zdjęcia, stary. Gościa z kałachem, który rozstrzelał Families. Jak wygląda? Na żółty jest ubrany? Nie, to krusek wygląda, taki... Czy gdzie to jest? Dobra, wiem, gdzie to jest, stary. To jest ten kościół, co wczoraj byliśmy, to była ta strzelanina. A gdzie ona poszła? Poszła, powiedziała, że idzie się spakować, ty naprawdę głuchy jesteś. Nie, po prostu jej nie słucham. No, to świetnie. Nie, no żartuję, po prostu no, wyłączam mózg czasami. Aha, czyli wy ją słuchacie. No, a mam jej nie słuchać? Ale co? Czemu słucham? Dobra, czyli ty też się słuchasz. No, on ciebie nie słucha. Ale ja... No, nikogo tu nie słucham, bo mam wywalony. Aha. Spakujesz się? Mhm. Czemu nic nie mówiłaś?
No bo zadzwonili do mnie wczoraj wieczorem i miałam takie, nie no, musiałam się jeszcze dowiedzieć. No i dzisiaj sobie załatwiłam lot. Dobra, no to dzisiaj może gdzieś pojedziemy. Ty też jej nie szczególnie, znaczy ty też ją nie szczególnie lubiłeś, no to co? Ja nawet nie pamiętałem, więc to czy my no, ja wam nie przeszkadzam, gołąbeczki. Okej. To co, dzisiaj gdzieś jakaś kolacja do sprawy? O, dawno nie słyszałam takiej propozycji. O, wiesz, dlaczego dawno nie słyszałaś? Może to już cię nie biło, bo miałaś swoje interesy jakieś paznokciowe. A no bo wiecznie nic, wiesz, nie proponujesz ani nic, to co ja mam robić cały dzień? Siedzieć w domu? Może. A no tak, no bądź kurą domową, najlepiej. No wypracować mi koszulę. Jak ty w koszulach nie chodzisz. No i o to chodzi. Super, najlepiej rób to, co cię należy. Dobra. I tyle. To się pakuj, a później gdzieś pojedziemy na lody. Dobra. Cześć. Lody? Tak, lody. Okej. Dobra, więc zapraszam. Jeżeli tutaj będzie 4 miliony na... O, właśnie tego pana. Namówię do założenia swojego Instagrama. Pana TJ'a. Jesteś debilem. Masz debila chłopaka. Nie powiem tego. Znaczy może trochę, ale no... Ok. No się nie obrażaj. Też jej nie słuchasz? Ja was w ogóle nie słucham, obydwu. Aha. Okej. Frajer. Co to za gówno? No, BMW sobie kupię. No to piękne, piękne. M3. Co to za gówno ci powie? No piękne, piękne, zreftowałem. A jak Marko słyszał, to już piękne, no dobra. Gdzie tu palić gówę? Idiota, dobra, pakujcie się do fury. Mamy dzisiaj trochę spraw do załatwienia. Z odławem się musimy spotkać. To wsiadaj! Dobra, ja za wami pojadę. Musisz się pofleksować. A patrz, a czemu? A czemu nie pojedziesz ze swoim chłopakiem? Bo myślałam, że wsiądzie tutaj. No tak. Czyli jednak. No co jednak? Nie zaspokajacie. Wypraszam sobie. Co? O czym ty myślisz w ogóle? No to niczym. Pożartować sobie nie można? Dobra, dobra, niech będzie. A ty już od razu do Lidii. No a co, muszę jej pojeść wszystko. Kloteczki muszą być. No dobrze, no. Niech ci będzie już. A gdzie twój chłoptasz? Czemu z nami nie jedzie? Zagubił się w akcji chyba. No, pojechał do innej. No cóż, no może mu nie wystarczą. Może. No siema, panowie. Witam. Co tu dla mnie macie? Mamy informację dla ciebie, a tak w sumie to mamy klienta, no bo słyszałem, że towar chcesz sprzedać. Czekaj, bo jakaś stara próchwa idzie. No chcę towar sprzedać, ale jakiego masz klienta? Prosto z Europy. Dokładniej z Niemiec. Z Niemiec? I co? Będzie tutaj przylatywał po towar, czy jak? Już w sumie jest. A, już tutaj. Jest? No już jest, już mam ogarnięte dla ciebie klienta z wyprzedzeniem, bo wiedziałem, że będziesz chciał. Dobra, po co trzymacie broni w rękach? Kto trzyma broń? Kolega po twojej lewej. Chowasz tą broń w tym momencie. Słyszę, że do ciebie pójdę. Znam te zagrywki, widzę, że masz to za plecami. Widzę, że masz to za plecami, tą broń. Chowaj ją w tym momencie. A ja myślę. No. Gdzie on jest? Dobra, masz tutaj lokalizację. I trochę niewychowanych masz tych ludzi. No jest chyba ten... Szef pojechał do delegacji i... A, na delegację pojechał. Jaką delegację, co? No wiesz, jaką delegację chyba. Po prostu do mocy sobie wziął wczoraj i nie może wstać. Aha. No. Dobra, a ta stara człowiek... próchwa nie mogła wziąć tamtego worka na śmieci do tego śmietnika i dopiero go wniesienie drugi raz chodzić, żeby nas podsłuchiwać? Ale ziomka od naszego gangu nie wydywaj. Ziomka? Cicho bądź. To jest facet? Dobra, to chyba tyle. Masz informację, dobry klient. Na pewno kupi, nie? Na pewno kupi w dużych ilościach. Dobra, to ja tam jadę, on tam już czeka? Tak, czeka już, powinien czekać. Dobra, na razie. Dobra, na razie, dzięki. Widzowie, dzwonimy do Lidii. Co robisz? No nic, skończyłam się pakować. To bądź zaraz gotowa, bo zaraz przyjadę po ciebie, bo pierwszy jestem na randce z Norą. O, znowu? Jak tam? No, Travis mi ją podarował, to co? Aha, to która lepsza? Nie odpowiedziałem na to pytanie, bo jeszcze nie spróbowałem. Okej, okay, no to za jakiś czas się znowu to zapytam. Żartuję przecież, no. No jasne, jasne. Bądź po prostu gotowa. Dobra. No, cześć. Jak to Travis mnie podarował i czego masz spróbować? Niczego. Okej. Okay. Słuchaj, no to jest żart, no czemu ty nie rozumiesz? Wszystko ja poważnie tylko bierzecie. Pytam. Po prostu ciekawa jestem. Dlatego po prostu pytam. Lidia spytała, która jest lepsza, no to powiedziałem, że jeszcze nie wiem. Okej, okay, rozumiem, dobra. No.
O, widzowie, nawet na niemieckich blachach stoi. Guten Tag, meine Herrschaften. Witam, witam. Cześć, cześć. Coś po amerykańsku, po angielsku? Amerykańsku. Okej. Okay, trochę amerykańsku, trochę niemiecku. Kto wam sprowadza do mnie? To co ciebie sprowadza? Ja słyszałem, że potrzebujesz jakiegoś towaru. No, trochę potrzebował, trochę. Kilo. Kilo? Mhm. No, ty, no to dużo. Co dwa dni, ja mam dużo pieniędzy, nie bój się. Co dwa dni? No, nie bój się. To co ty przez te dwa dni będziesz to wszystko wciągał? Nie bój się, nie bój się, mam swoje ludzi, które se te sprzedawają. No dobra, no to za kilogram to jest... Ile proponujesz? 50 tysięcy. No dobra. Czy ty widzisz tam? Co widzę? Przed nami, za murkiem? Co widzę? Jakiś chłop z bronią? Z bronią? Czy skradał? Nie wiem. Dobra, nieważne, czyli co, na kiedy potrzebujesz ten kilogram? Nie wiem, to jutro może. Jutro, no dobra. A co, importujesz to do Niemiec? Takiej informacji nie mogę powiedzieć. Dobra, bo widzę, że na niemieckich blachach stoisz tutaj, a to wiesz, tak trochę nielegalne, tylko musiałbyś się dopiero chyba zgłosić. No, nie, to nie jest moja sprawa. Ja, Niemiec, blachy mogę zmienić w sekundę. Mhm. No dobra, to jutro godzina 18 widzimy się tutaj. Okej. No to co, miłego. Miłego. Guten Tag. Guten Tag, tak, Guten Morgen. Guten Tag, to nie było też dzień dobry? No nie wiem, nie znam niemieckiego. No z tego co wiem, to chyba też było, tylko innej porze. Czy co, myślisz, że on się podszywa pod Niemca? No ani nie wyglądał, ani... no może brzmiał trochę, ale nie wyglądał na pewno. Może miał rejestrację tylko związaną z Niemcami. Może tak być. Ja. Co, odstawić cię do twojego chłoptasia? No mógłbyś. Zostawić cię w mieszkaniu, bo i tak jadę po Lidię. No może być. Myślisz, że jest gotowa? Myślę, że może być. No to zobaczymy. O, nawet stoi. To ja wam nie będę przeszkadzać. Do później. Do później. Ja widzę, czy ona będzie wkurzona przez te żarciki. Co tam? A nic, jak tam była z Norą? A, fajnie. To dobrze. Co, zazdrosna jesteś? Nie. A co? Nic, no, tak pytam. A co, nie chcesz mnie o coś zapytać? A o co mam ci zapytać? Konkretnie o czegoś, jakiegoś pytania? Tak. Jakiego? Powinnaś wiedzieć jakiego? No, powiem ci, że nie wiem. Aha, no okej, rozumiem. Wiesz, no, ty też nie do końca wiesz, czego ja oczekuję, więc no co. No to czego oczekujesz? Ja, czekaj, ty mi nie powiesz, ale ja już mam ci powiedzieć? Tak. Aha, no tak. Solidarność. No to ty też mi powiedz. To ci powiem. To powiedz pierwszy. Nie, no ja nie powiem pierwszy, bo czemu ja zacząłem mówić pierwszy, skoro... Skoro? Dotyczy nas obojga, tak? O, tyczy się nas obojga. O, ciekawe. To jest jakaś podpowiedź, rozumiem? Tak, no to teraz ty. No to akurat ja też w tej kwestii. A, to samo. No nie wiem, czy to samo, ale jest bardzo prawdopodobne. Dlaczego facet ma pytać? A dlaczego by nie? Może wyjdźmy poza schemat i może ty zapytaj? Poza schemat? No tak, bo ty jesteś takim gangsterem, który o to nie zapyta. No, jestem gangsterem, ale... Ale? No dobra, co, ja mam zapytać? Czemu nie? A czemu nie ty? Czemu ja? No, podaj mi jeden chociaż powód, dlaczego ja mam to zrobić. Może to, że cię długo nie było. Aha, bo mnie długo nie było. Tak. No ja tam nie wiem, co coś robił, jak mnie długo nie było, no to no, zdoro, wiesz. No balangowałem. Ja mam pytać cię o takie rzeczy? Słuchaj. Słucham. Bo ja nie chcę pytać, bo wiem, że twój stary mnie zabije. Dlatego ja mam zapytać? No. Aha, no. Opóźniasz się, widziała w razie czego. Aha, i to mam nie... Dobra, ciekawie. Czemu macie zabić, jak już przecież czasami mówi na ciebie zdjęć, no to co? Czekaj, bo chyba do mnie dzwoni akurat, wiesz? A jasno, jak zawsze w nieodpowiednim momencie. Halo, co robisz? Co robię? Może zapytaj go od razu, czy możesz, czy coś. Aha, wiesz, czy się może nie zabije tak od razu. Do Garcineza? No tak, no bo tak no, zawsze o nim opowiadać. No ja może chyba sama przejdę. Ramką chciałbym go poznać w końcu, co? Dużo. Dobra, no to ogar, ale wiesz, że teraz mi przeszkadzasz. Czym? Bo jestem na randce. Z kim? Z Norą. Co ty powiedziałeś? Żartuję, z Lidią przecież, no. Dobra, weź.
Ale jesteś ty, tak ale... odmienny, odlepiony. Odmienny czy odlepiony w końcu? Odmienny i odlepiony. Ty jesteś ja oboje jesteś odlepieni. Inny niż wszyscy. Markus, duże pytanie. Co? Mogę zapytać Lidii o coś? A, i się rozłączył, widzowie! Co za cep! Nie, odzwaniamy, odzwaniamy, widzowie, odzwaniamy. Chyba przerwało, wiesz? Albo mi się po prostu ciebie mogę, słuchać nie chce. Albo mi się po prostu ciebie słuchać nie chce. Mogę czy nie? A co ja ci powiedziałem? Że kiedy będziesz mógł? Nie pamiętam. Jak kupisz mi Bugatti. Ciekawe, no, mogę ci burgera no kupić możesz, za dolara. To już możesz zbierać 14 baniek i się dogadamy. Dobra, to przekażę. No i powiem ci tak. No. Możesz, ale jak zobaczę, że skrzywdzisz ją czy coś, ty w tym penthouse będziesz miał kurczaka z rożna, ale kurczak będzie z ciebie. Jedyne co mnie może skrzywdzić, to ona w tym związku. On właśnie na ją się nie zdziwił. Cię zaciukam. Dobra, to cześć Markus. Cześć. Przykro mi, Lidio, nie mogę. Ty się go słuchasz. A czekaj, a do mnie miałeś problem, że się go słuchałam. Nie, pierw muszę kupić Bugatti. Jemu, no tak, jemu. Zapomniałam, że on ta, zapomniałam, że on tak gada. Zapomniałam. Nie, no, pozwolił, także co? Ta, ciekawe. A zmieniłem się twoim zdaniem, czy jestem dalej taki głupi? No czasami. Pamiętasz naszą rozmowę o zmianie? Tak, pamiętam, no, to dawno, dawno temu. I co? No i czasami nadal się głupio zachowujesz, ale to już chyba odmienne czasy. Czyli nici z tego? To ty to powiedziałeś, nie ja. No niby ja powiedziałem, no ale próbujemy czy nie? No, czyli to ma być pytanie, rozumiem, tak? Tak. Takie niekonkretne. No dobra, no. Słuchaj, no bo można. Konkretne tak, są bez wiem, sensu. Tak, wiem, jesteś facetem i to gangsterem, który nie zapyta wprost. Rozgryzła mnie, widzowie. Idziesz czy nie? No idę, idę, no. Chciałem zadać inne pytanie też, ale nie na miejscu. Jakie? Nie, nie na miejscu. No nie no, mów, przecież tak nikt nas nie słyszy. Nie, nie na miejscu, no mówię ci. O Jezu, który raz... Jest takie powiedzenie. Powinnaś chyba wiedzieć, co chodzi. No nie wiem. Masz mi powiedzieć. Chciałem zapytać. Ruch się, czy trzeba z domu chodzić? Chodzić. A no to chodzimy właśnie. No i widzisz, tak to jest. Tak, to znaczy jak? No, że zapytałem, a ty mnie nie pytasz o różne rzeczy. No bo w niektórych kwestiach facet powinien zapytać, wiesz? A, w niektórych kwestiach. Nie ma no czegoś takiego, że w niektórych kwestiach facet powinien zapytać, bo powinna być obustronnie. Co się denerwujesz? Przepraszam. No, przepraszam. Wystarczy? Tak, wystarczy. No i gitara się ma, nie? To co, na lotnisko? No, wiesz, jeszcze moje bagaże z domu bym musiała zabrać. O, lipka. No to co? Czas się pożegnać. A no. Tak jeszcze mam godzinę, dwie do odprawy, więc wiesz. Jeszcze trochę posiedzę na tym lotnisku. Dopiero co zapytałem, jeszcze się żegnam, to jest bez sensu. Za miesiąc wrócę, spokojnie. Zrywamy na ten czas? Aha, no tak, już no tak, pójdziesz do Nory ja pierwsze, co? Tu, oczywiście, że tak, do Nory pójdę. Zobaczymy, zobaczymy. No to co, no zobaczenia. No niestety. Pa, pa. Bagaże wzięłaś? No musisz, jakbyś mi mógł je wyciągnąć z bagażnika, sobie wezmę. Wyciągnę, proszę bardzo. Miłego lotu, żebyś nie rozbił. No, oby tylko. A tobie żadnych tam wybryków nie życzę, żeby nic nie się było. Nic się stanie, spokojnie. Jak zawsze tak Nora mówisz. Mnie pilnuje. Lepiej Nora niż Travis, ale dobra. To był żart. Domyślam się. Papa. Idź, już nie stój na tej drodze. Widzowie, chcieli się tego o to zapytałem, tylko troszeczkę niebinarnie, ale też widzowie ciulowo, że no kurde, dopiero zapytaliśmy, a ona już wylatuje na cały miesiąc. Dzwonimy do Markusa, go poinformować o tym, bo on musi wiedzieć, wiecie, stary jak stary. Powiem mu, wal się. Może raz i zabije. Cześć teściu. To kogo mi powiedziałeś? No, to nie jesteś moim teściem? Teściem będę jak się ożenicie, a nie. A teraz też jesteś? Nie. Tak. Dobra, a gdzie jesteś? Na osiedlu. No to akurat jestem, zaraz wsiadasz do mnie i jedziemy do Gartineza. No, gdzie jesteś? Słuchaj, u bram. Ty czekaj, bo jakiś przyjechał, muszę to wyjaśnić. No. Pajacu drogi nie pomyliłeś? Cześć teściu. Pajacu drogi nie pomyliłeś? Nic nie pomyliłem. Wsiadacie czy trzeba z wami chodzić? Wsiadamy. A patrz, chodź wyjść na chulę. Co? No wiem, że piękna ta BMW. Pakuj BMW na lawetę. Jak ta lawetę? Bo co to jest? Samochód. Nie widzisz? No widzę, ale wchodźcie. Za 4 dni no wylatujemy. Gdzie? No bo postanowiliśmy cię zabrać na wycieczkę. Gdzie? No polecimy. Aha, do Dubaju, rozumiem. Do Kolumbii.
Do Kolumbii. Lecimy do Kolumbii. Lidia poleciała, to my też pojedziemy. No dobra, będziemy się dobrze bawić. Tak, no ty się nie pobawisz dobrze, my się pobawimy dobrze. Aha. No, co ty sobie myślisz? Dzwonię jeszcze po frajera. Tylko numeru do siebie nie masz. Mam do siebie numer, to po pierwsze. A po drugie dzwonię. Cześć! Halo. Jak tam z Lorą? Nie wiem, o co ma być? Nie jest tak, pytam, co robisz? Zajęty jestem, trochę. Czym? I się rozłączył, nie wiem, co to kacap. Kiedy się oświadczysz, Bucu? Cześć, bo do mnie dzwonię, teraz ci powiem. Halo. Przez przypadek, moja wina, rozłączyłem. Gdzie jesteś? Ja jestem trochę zajęty akurat w tej chwili. Ogarniam sprawy w restauracji jeszcze. No dobra. Ona się zobaczymy, siema. Siema. Czyli nie jedzie z nami, panowie. Dobra, ty odpowiesz na moje pytania? Jeszcze nie, no człowieku, jak? No dobra, może pytam. To się ogarni. Długo jeszcze? No nie długo jeszcze, to już jest tutaj obok. Nie byłeś tutaj nigdy? Nie, a po co ja byłeś tutaj, bo tu jest nasza stacja, czy była. Klamy w sumie. Ale przecież mnie nie było na stacji. A ty klama... Czy ty zapomniałeś, że się ukrywałem wtedy? A no tak, klama... Co? A wy co z tą stacją zrobiliście? Skomplikowane. Aha, a te graty auta, co tam były? Skradzione? Spaliliśmy, wysadziliśmy. A, rozumiem, czyli taka... co tu się dzieje? Widzicie te auta? No, ten... burdel otwierają. Ta, burdel? Z takimi... No ta. Rozumiem, rozumiem. Do szanów autopę. Chodź, w sumie Garfinet się nas nie spodziewa. Nie dzwonię do niego. O, zadzwoń. Teraz już za późno, stary. Aura, widzowie, ciekawe jak zareaguje Gartines. No teraz, powiedz, że wchodzimy. Ale poza tym, bądźcie mili, bo jego syn nie żyje. Bo już nie zje burgera, Pedro. Siema, prawa ręka. Siema, cieciupki. Markus. Orbedezu. Prawa ręka, potrzebujemy rozmowy z Gartinesem. Dobrze, zapraszam do biura, ale pan Gartines jest troszeczkę zajęty, ale to idę do biura. Rozumiem. Orbedezu. Chodź, Markus. Nie chcę sprzedać. Zachowujesz się jak boomer. No to chodzi. Cześć, cześć. Będę Gartineza. Patrz, jak ma tu wystrojone. Nie do co u ciebie. Kurde, w chacie. No i dobra, no i dzisiaj jesteś rozstrzelany. No to strzelaj. Twoje 21 urodziny. A nie, jeszcze się nie skończyły, ty. No jeszcze nie, ale Lidia cię zabije za to, wiesz o tym. No, chwilę popłaczę i tyle. Co? Więc kończymy wszelką działalność z Oliwierem. Tak jak już mówiłem. Co jest, ku... Dobrze, rozumiem, warto wiedzieć. Witajcie. O, cześć. Chińczyk Stulejka, cześć. Zapcij się, Markus. Nie możemy z nim współpracować. Poznałem jednego, któremu nam się bardziej przyda niż. Co wy robicie? Tak zapytamy. Obgadujemy interesy. Dokładnie. Aha. A potem porozmawiamy, nie będę przeszkadzał. Przyszliśmy porozmawiać, bo Markus chciał cię poznać. Witam, dzień dobry. Z tej strony Markus. Zajmuję się handlem ogólnie. Doki należą do mnie, wszystkie psy myty. Jest moim teściem. No, poza tym coś tam mówiłeś, że masz jakieś zlecenie kiedyś, nie? Coś grubszego. To mówiłem, wspominałem. No i o co chodzi? Chodzi o zabicie prezesa Redwoodów. Wow, czyli już? Dokładnie. Kiedy chcesz to zrobić? Najlepiej jutro. Jutro? Hitman! Markus. Jaki Hitman? Za tobą. Szef ochrony. Zachowuj się. Ale ja mówię prawdę. Dobra, zachowuj się. Dobra, ale gdzie go znajdę? Będzie miał spotkanie ogólnie w wieżowcu Mace Bank Arena z jakimś biznesmenem. Prześlę ci informacje szczegółowe. Okej, rozumiem. I co, po prostu go kropnąć i tyle. Dokładnie. Nic więcej. Nic więcej. Oczywiście dobra zapłata. Tak jak zawsze. Dobra. Coś chcecie jeszcze porozmawiać, Markus? Za ile sprzedajecie cygara? Za... O co chodzi, panie Gortinarz? Nie wiem. No ogólnie on jedzie z wami i będzie was osłaniał z dachu innego budynku. Okej, okay. Niech będzie. A co do cygar, coś tam gadaliście? No tak, zamawiamy. To dobrze, to zamawiajcie, nie? No, to zajedź. Cześć, trzymaj się. Cześć. My sobie wrócimy. Wrócicie normalnie? Wrócimy, zamówimy Ubera. Auto zostaw. No już, na pewno. Widzowie, nie mogę zostawić samochód. Ale mamy, widzowie, akcję. Będziemy musieli zestrzelić gościa. Jutro? Chyba tak, tak powiedział. To, widzowie, jedziemy. Pierw po Travisa, a później ogarniamy coś ciekawego dla was. No. Co robisz? Kepsa. Kończę. Aha, czyli ty jeździsz sobie na kepsa, a mamy robotę do zrobienia. Jaką robotę? Gdzie jesteś? Ja też mam robotę. Gdzie jesteś? No na kepsie, mówię ci. Ale gdzie? Gdzie mamy się spotkać? Czekam na chacie. A pod chatą. Co? Czekam pod chatą. Widzimy się jutro, cześć. Chodź. Co za cep walony, widzowie. Czekamy na niego, bo musimy ogarnąć trochę heraczu z naszej dzielnicy, a może, widzowie, napaść na sklep. Bo dawno tego nie robiliśmy, a wiadomo, co trzeba zrobić.
O, jest i on, widzowie, tylko, bo pojechał pierw zaparkować, to pod niego podjedziemy tam na dół i zrobimy to, co trzeba. Stary, wsiadaj, nie ma czasu. Po co? Wsiadaj. Masz bandanę? Zawsze mam przy sobie, ale tylko zieloną mam aktualnie. Bo pewien sklep nie chciał zapłacić haraczu. I? Jak to i? Zabić trzeba było. Wjazd teraz. Okradamy sklep i zabieramy sami haracz. Teraz będzie napad na sklep. A po co w sumie? Mogliśmy go zabić. No to zrobimy. Okradniemy i zabijemy. Albo nie. A przez ile z tego sklep możesz wyciągnąć? $1000? Będzie miał na łuczkę, stary. Czego nie rozumiesz? Czy chcesz tam wszystko poniszczyć? Wchodzimy, niszczymy, bierzemy kasę. Palnam. Chodź. No dobra. Dokładnie badane. Dawaj, stary. Szybka akcja. No co jest, chłoptasiu? Jezus! Nie Jezus, tylko gangsta. Jakie gangsta? Schowaj tą klamę. Nie chowaj. Tą zabaweczkę schowaj. Haraczu nie dałeś, co? O, co powiedziałeś, dzieciaku? Co? Jaki haracz? Nic wam nie dam. Nie dasz? To sobie sami zabierzemy. Nic wam nie dam. Masz rodzinę na utrzymaniu? Co? Masz rodzinę na utrzymaniu? Może i mam. No to niedługo już nie będą mieli ojca. Że co? Więc dawaj pieniądze. Że gówno, pieniądze dajesz. Nic wam nie dam. Nie pięć. Ciężko pracuję, żebyś ty mógł mnie okradać. 5 sekund i cię odstrzelam. Mówi prawdę. Nic ci nie dam. Sam sobie wezmę. Ty, nie rób tego. Nie, zrobię to. Zabieramy kasę i zabieramy sobie towar. 5. Nic nie bierzecie, nic wam nie dam. 4. Ja to zrobię. Ty, nie, nic nie wam nie dam. Ja to zrobię. Jeżeli nie oddasz mi teraz pieniędzy. Myślisz, że ci coś dam? Zabieraj to. 3, 2. Dobra, widzowie, co, niszczymy. Pieniądz dajesz? Już daję jednak. To krwawi, stary. Ła. Teraz będzie wyżej. Daję. Masz. Dajesz te pieniądze. Już masz. Trzymaj. Wychodzimy. Jezus, Matko. Kolejnym razem, jak nie weźmiesz, nie dasz tam haraczu, to zginiesz. Dobrze, przepraszam. Dawaj stary. Psy słychać, stary, czy co, wezmą policję, czy ktoś inny? No nie wiem, a po co w sumie mi to było? Mogłem sobie dokończyć, mogłem sobie się drugiego kebaba, mogłem iść dokończyć restaurację. O stary. No, fajnie. A teraz muszę uciekać przed policją. Wiesz co, ja może się położę, a ty weź i ucieknij. Ty nie musisz, stary, uciekać, tylko ja muszę uciekać. Czekaj, muszę ich ominę. O stary. I co teraz robimy? Gdzie uciekamy? Nie wiem, szczerze, już ten razy im uciekaliśmy, że się nie boję. Tak? No. Tylko nie mamy jakiegoś szybkiego auta. To jak wyjdziemy i po prostu ich odstrzelimy. Dobra, rozwalili się gdzieś tam. Okej, co, ukrywamy się gdzieś? No to da, ale auto będzie poszukiwane, wiesz o tym? Ty wiesz, że auto jest na ciebie? Mówisz? Ale rejestracji z tyłu nie mam. O, stary, są za nami. A zdjąłeś? Stary, mam jedną radiolkę, mam pomysł. Co, wysiadamy i odstrzelamy, czy co? Walimy do niego? Z auto wal. Dawaj. Oj, dobra, nie udało nam się, stary, mam drap przewalone. Dobra, nie. No, w sumie to helikopter przyje leci. No i mogą już do nas strzelać. No, chyba kot czerwony jest, nie? Czarny. A czarny, no właśnie. Dobra, chyba im uciekliśmy. Ej, ale no, nie ma. Nie ma to nikogo. Ale trzeba ci samochód zostawić. Tutaj go zostawimy. Teraz się wrócę po niego. Albo po prostu ci go odholują. Wróć się, stary. Na ludzi, chodź. No i stary. Za mną. Ja pierdzie, widzowie, znaleźli nas. Już po samochodzie masz, wiesz o tym? Nie po samochodzie, musimy się bronić. Ale wezmą, no jak ty chcesz się bronić? Czekamy, już wywalony w ten samochód. Nie uciekniemy, sobie, bo nas zastrzelamy, śmigłowiec nad nami. No to postać, jak chcesz, niby zastrzelić śmigłowca, masz. Weź mnie. Chodź. Dobra, widzowie, trzeba się jakoś ich pozbyć. No nie ma sensu się z nimi strzelać. Stary, ale już nic nie zrobimy. Och, i tak helikopter jest. Musimy się ich pozbyć, stary. Okej, widzowie, niech tylko wysiądą. Dobra, nie widzą nas. Dobra nasza. Są przy oczy, stary. Walimy. No i po co strzelasz? Nie widzieli nas. Nie chcę stracić kolejnego auta. No, dla 70 tysięcy będziesz ryzykował życie. 200. No, to ja zaraz sam ucieknę. To uciekaj, jak jesteś kim frajerem. Nie zostawię cię. Ale nie ma sensu ryzykować życia dla 200 tysięcy.
robimy, co robimy? Czekamy, mówię ci. Zrobienie, no, musimy jakoś magazynek. Śmigłowca się pozbyć. Dobra, start, dawaj za mną. Pierwsza amunicja. Dawaj. Dobra, widzę, musimy się jakoś, nie wiem, ukryć, jakieś auto ukraść. Gdzie jest Travis? Dobra, biegnie za nami. Ale mamy śmigłowiec przecież na plecach. Dobra, tu jest jakieś auto, widzę. Wagos walony, dobra, bierzemy furę. Bo to jest Wagos, stary. Wagos! A Wagos, to wali tych śmieci. Ale już raz Wagos, tak, mam przewalone. Głowa niżej. Ja już nie mam amunicji żadnej. Cholera, na łóżkę nie wracamy, nie? Nie, muszę, nie ma sensu. Nie, opony nie mamy. Głowa w dół! Jest głowa w dół. Stary, co teraz robimy? Mam pomysł. Na trzy skaczemy. Nie no, nie ma sensu. No dobra. Skacz. Cholera. Mam pomysł. Tylko czy zginiemy? No, dobra, się ważne. Mam pomysł inny. No. Jest jedyne wyjście. Spot? Patrz. Biegnij. Biegnij. Dobra, widzę, bo oni do nas strzelają. Są za nami, na razie, jeżeli my nie strzelamy, to nie mogą do nas strzelić. O, ale chyba jednak strzelają. Ja pierdzielę, widzowie. O, cholera. Dobra, gościu z karabinem został zestrzelony. Dobra, słyszałem go. Zjeżdżaj! Polic! Hands up! Polic! Już mam w ręce, mam! You're tu! Get out! Stary, co ty robisz? Damy radę! Nie mam, prosto do wody, nie pójdę do wody! No nie, jak do wody? O ku... Widzowie, udało nam się uciec. Ale naprawdę było ciężko, już się ścianią, musimy zaraz znaleźć Travisa. Bo rano wstajemy, widzowie, i musimy zestrzelić typa. Ale słyszę policję, widzowie, czyli pewnie nas poszukują. A co z naszą BM-ką? Nie wiem, widzowie, musimy ją jakoś odzyskać. Nie wiem, z parkingu policyjnego może ją ukradniemy czy coś. Bo ona nie ma blank. Także widzowie, możemy jakoś to jeszcze ugrać. Dlatego widzimy się, widzowie, już kolejnego dnia. Widzowie, szykujemy się do naszego napadu na gościa, także dzwonimy do Travisa, bo jeszcze nie wrócił do chaty. Ale zobaczcie, jak w ogóle wyglądamy jak przestępcy, ja pierdzielę, ale 9 godzin temu do mnie dzwonił. Nieodebrane, dobra, sprawdzamy. Halo? Gdzie jesteś? Czekaj, jestem za śmietnikami przy Wespucci. Pamiętasz jak... Co ty tam robisz? Parkowaliśmy ostatnio i poszliśmy na kosza. A co tam ty tam robisz? No przecież ukrywam się. Czemu nie wrócić do chaty? Stary, dopiero pół godziny temu mnie odpuścili. Ta się tutaj chowa. Dobra, stary, jadę po ciebie, bo musimy załatwić, wiesz kogo. Ja nie mam siły, stary. Ja ledwo... Co, mam jechać sam? Weź po mnie przyjedź na początku. Dobra, jadę. No co, widzowie, jedziemy szybko po naszą furkę, musimy wziąć Porszaka. No i pojechać pierw po Travisa, akurat dał nam GPS-a. To sobie go zaznaczamy. Nie wiem, może pojedzie z nami, może nie. Fajnie było, jakby z nami jednak pojechał, bo widzowie, w dwóch będzie raźniej zestrzelić tego typa. Dobra, mamy Porszaka. Mamy kilometr i 400 metrów do niego. Ale w ostatnim odcinku, widzowie, dużo z was pisało, że bardzo wam się podobają te akcje gangsterskie, jakie tutaj wplatam i w ten montaż, że są te czarne paski, muzyka klimatyczna. Już to bardzo dużo daje do serii, także tego się chcemy trzymać, żeby ta seria tak wyglądała, widzowie. Także nawet możecie pisać propozycje, jakie mamy robić akcje dla was. Jakie byłyby naprawdę ciekawe, także piszcie hashtag propozycja w komentarzach i ja to będę robił. A Travis, widzowie, jest już gdzieś tutaj, także podjeżdżamy pod niego i musimy go przekonać, żeby z nami tam wszedł. Okej, za śmietnikami. Jak Menel. Nie trąb. Wiesz dlaczego tak ci poszło szybko? Bo na mnie się skupili. Ledwo przeżyłem. Dobra, stary. Dałeś radę, tak? Tak, ale wszystko mnie boli. Zmęczony jestem. Spać mi się chce całą noc, przed nimi uciekałem. A wiesz teraz co mamy robić?
Nie, ja idę spać. Idziesz spać? Nie, ja tak ci nie pomogę, bo nie mam sił. A poczekasz w furze chociaż? Tak, poczekam. Bo nie ma czasu, bo teraz się odwiedz na chatę i może już gotów nie być. Dobra, dobra, to poczekam w furze. A wiesz, że ja ci nie pomogę, będzie gruba strzelanina, nie? A nie mam siły. No, stary, nie będzie grubej strzelaniny, to ci gwarantuję, ale musisz, tu nie, możesz poczekać na zewnątrz i dawać mi cynka, no. No dobra. Ale jak wolisz, ja bym wolał, żebyś się tak ze mną wszedł. No to wejdę, jak wolisz. Dostałem cynę, żebyśmy weszli przez dostawy. Mhm. Sami tam jedziemy? Zakładaj stary bandanę, wchodzimy. Kamer nie ma, także na razie nic nie wiadomo. Dobra widzowie, wchodzimy na górę i się zawalamy tego typa, tylko jeszcze nie wiem, który to jest on. Dawaj, tam musi wystarczyć z twojego samochodu. Chodź, gotowy stary, rozglądaj się. Tak. Pierw musimy się wiedzieć, który to jest, nie możemy zabić kogoś niewinnego. No wywalone, i tak zabijesz. Możesz kupić. Myślę, że dojdzie do tego. Co się dzieje? Gówno! Nie ruszaj się, nie ruszaj się! Co wy robicie? Proszę ich zabijać, please, please, please. Który to jest Redwood? Ja. A co my? Ty. O Jezu. Nie zabijajcie mnie, proszę. Świadków nie potrzebujemy. Mieliśmy jeszcze się zabijać, Za późno, stary. No to kogo zabijam? Zaraz. Wiesz, po co przyszliśmy? Nie wiem. Kim jesteście? Znasz pana Gartineza? No chyba tak. No to już powinieneś wiedzieć. Wiem, że ma polarnię. Travis? Nie. Ała. Dobić frejera. Przecież to jest to tyle strzałów. Kamer tutaj są? Nie ma? Wątpię, że był jak oni robią te machlejki. A czekaj, może coś tu będzie. Ty, chcesz się napić whisky? Ale widzę, jak scena zbrodni. Chcesz? Whisky? O, muszę się roz... O stary! To masz niezłą whisky! Co tu robi ochroniarz? Już nic. Już leży. Dobra, to teraz można się chyba nam, ale to szybko. Zwijamy, stary. Dobra, widzowie, jak na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Naprawdę być. Dzisiaj było grubo, także wiecie, co robić na dole. No, zostawcie łapeczkę w górę i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji do kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków Życia ulicy. No i co, widzowie? Siemano, cześć.